i wyższym organem władzy państwowej. Na czym szczególnie zależało komunistom podczas negocjacji? Właśnie na tym stwierdzeniu, na pozostawieniu tego stwierdzenia. Druga kwestia to jest, Sejm uchwalał ustawy, taki był przepis, chociaż Senat współuczestniczył, ale przepis był, że Sejm uchwala ustawy. Rozwiązania te pozwalały w drodze wykładni prawa zakwestionować dwuizbowość parlamentu, zakwestionować pozycję Senatu. Wtedy Senat nie różniłby się znacząco od Rady Społeczno-Gospodarczej, która działała pod koniec u schyłku PRL-u. Druga kwestia to jest zjawisko pata legislacyjnego. Występowało, gdy Sejm ani nie odrzucił poprawek Senatu, ani nie przyjął. Wtedy ustawa upadała. I tutaj ważne są dwie kwestie. Występowanie tego pata legislacyjnego zmniejszało, obniżało rangę i pozycję, kompetencje Senatu. I druga kwestia szczegółowa, ciekawa, to jest, w trakcie prac ustawodawczych zwracano uwagę na możliwość powstawania pata legislacyjnego. I co wtedy odpowiedziano? Wtedy tak zwani decydenci polityczni odpowiedzieli, że gdy ten pat wystąpi, trzeba będzie negocjować. To zwracam na to uwagę, bo to może być istotne. Drugi obszar to są prawa wyborcze i tutaj chciałbym powiedzieć nieco więcej o okręgach wyborczych i tej właśnie kwestii listy krajowej. Okręgi wyborcze do Senatu były tak zaprojektowane, żeby osłabić opozycję. Okręgami, jak być może pamiętamy, były te stare, z dzisiejszej perspektywy stare województwa, czyli było 49 okręgów. W każdym okręgu, co do zasady, wybierano dwóch senatorów. Przy czym niezależnie od liczby mieszkańców. Komuniści wychodzili z założenia, że opozycja ma duże wpływy, znaczące wpływy w dużych województwach, zurbanizowanych, w tych małych, wiejskich nie ma wpływów. W związku z tym przyznanie każdemu województwu dwóch mandatów senatorskich osłabiało opozycję. Jeśli uwzględniono by liczbę mieszkańców, to te województwa liczebniejsze miałyby więcej mandatów. Wygrana w takich województwach opozycji dawałaby im więcej niż dwa mandaty. I kwestia tej listy krajowej jest w pewnym sensie istotna. Na tej liście znajdowały się nazwiska 35 kandydatów, przedstawicieli ekipy rządowej, i na tą listę głosowano w skali kraju. I co się okazuje? W pierwszej turze wybrano tylko dwóch kandydatów. Natomiast, i to ważne, ordynacja wyborcza nie przewidziała, co dalej należy czynić, jeśli kandydaci nie zostaną wybrani. Czyli pozostało 33 mandaty, które nie zostały obsadzone. I nie wiadomo było, co z tym fantem zrobić. W tej sytuacji opozycja zaczęła debatować, jak to zrobić, żeby jednak te 33 mandaty zostały obsadzone przez komunistów. Co ciekawe, na dwa dni przed wyborami w KCPZPR powstała analiza prawna wskazująca, że nie ma legalnych możliwości naprawienia sytuacji powstałej w wyniku nieuzyskania wyboru z listy krajowej. Czyli dotyczyło później, jak się okazało, tych 33 mandatów. Dla pełnego obrazu można przytoczyć wypowiedź Kiszczaka, w której stwierdzał on, że nasi prawnicy odmawiają przychylnej, czyli korzystnej interpretacji ordynacji wyborczej, ale ci solidarnościowi ją w końcu dali. W efekcie zgody opozycji Rada Państwa 12 czerwca wydała dekret zmieniający ordynację wyborczą i owe 33 mandaty zostały dopisane do poszczególnych okręgów wyborczych i objęte przez przedstawicieli władzy.
Co to oznaczało? Oznaczało to, że w drugiej turze głosowano na kandydatów, którzy nie kandydowali, nie ubiegali się o te mandaty w pierwszej turze. To znaczy zmieniono reguły w trakcie gry. Zgoda na przyjęcie tego rozwiązania przez opozycję miała charakter wybitnie polityczny. W ten sposób, jak sądzę, doszło do drugiego porozumienia między władzą a opozycją. Pierwsze przy okrągłym stole, czy Magdalence, a drugie właśnie w tym momencie, kiedy porozumiano się co do losów tych 33 mandatów. Porozumienie to doszło do skutku bez wątpienia, było sprzeczne z wolą wyborców wyrażoną 4 czerwca. Ostatnia kwestia z zapowiedzianych to jest kwestia tych gwarancji w strukturze urzędu prezydenta. Gwarancje te dla starego systemu są tutaj najbardziej oczywiste i znane. Od samego początku było jasne, że kandydatem na ten urząd jest Wojciech Jaruzelski. W zamierzeniach władzy miał on ten urząd i Jaruzelski przejąć dotychczasową rolę partii komunistycznej i stać się gwarantem komunistycznego ustroju państwa, szczególnie gdyby zmiany przybrały gwałtowny charakter. Kadencja prezydenta wynosiła 6 lat, czyli 2 lata dłużej niż kadencja parlamentu i istniała możliwość reelekcji. Takie rozwiązanie umożliwiało w razie potrzeby i sprzyjających okoliczności politycznych utrzymanie okresu przejściowego nawet przez 12 lat, a uwzględniając kompetencje prezydenta, także cofnięcie procesu zmian. W sumie chodziło więc o skuteczne i wiarygodne przesunięcie centrum władzy z PZPR na urząd prezydenta. Prezydent miał czuwać nad przestrzeganiem konstytucji PRL i międzynarodowych sojuszy politycznych i wojskowych. Do najistotniejszych kompetencji prezydenta z punktu widzenia kontroli procesu zmian należało uprawnienie do rozwiązywania Sejmu i Senatu. Prezydent mógł tego dokonać między innymi, gdy ustawa sejmowa godziła w konstytucyjne prerogatywy prezydenta. To jest, gdy zdaniem prezydenta ustawa taka naruszała konstytucję PRL albo sojusze polityczne i wojskowe. Uprawnienia te mogły zostać wykorzystane w sytuacji konfliktu w Sejmie lub konfliktu między Sejmem a Senatem. Inne kompetencje dające tą gwarancję starym strukturom wynikały z nieprecyzyjnego przeniesienia porozumień okrągłego stołu na język prawny, na postanowienia konstytucji. I dotyczyły takich instytucji jak kontrasygnata, czyli podpis premiera pod aktem urzędowym prezydenta, sposobu redakcji stanu wyjątkowego, a w obszarze kompetencji parlamentu procedury zmiany konstytucji. Porozumienia okrągłego stołu stwierdzały, że akty prawne prezydenta o istotnym znaczeniu będą wymagać kontrasygnaty. Jednak konstytucja nie wskazywała, które akty są to akty istotne. Nie było tego katalogu. Co więcej, konstytucja przekazywała stworzenie takiego katalogu aktów istotnych do ustawy, a ta ustawa nigdy nie powstała. Prezydent mógł na 3 miesiące wprowadzić stan wyjątkowy i porozumienia wskazywały, że w okresie stanu wyjątkowego nie może zostać rozwiązany Sejm i Senat oraz nie może nastąpić zmiana konstytucji i ordynacji wyborczej. Jednak konstytucja po zmianach z kwietnia takich postanowień już nie zawierała. I trzecia kwestia to jest kwestia tych zmian w konstytucji. Znowu porozumienia okrągłego stołu zawierały wyraźne stwierdzenie, że Sejm razem z Senatem dokonuje zmian w konstytucji. Konstytucja takich postanowień nie zawierała. W praktyce Senat uczestniczy w zmianach konstytucji, ale to myślę jest konsekwencja właśnie wyniku wyborów. I 2 słowa o samym wyborze Wojciecha Jaruzelskiego, bo tutaj też są pewne kwestie ciekawe.
Tak jak powiedziałem, wiadomo było, że od początku, że będzie, on będzie tym kandydatem na prezydenta, ale po ogłoszeniu